warszawskie inwestycje. Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich. Pytanie tak na początek, tutaj na miejscu. Jesteśmy kanatowicze, została oddana do użytku. Natomiast ścieżki rowerowe były dużo później oddane niż jezdnie i chodniki. Czym to było spowodowane? No tutaj było co najmniej kilka problemów. Po pierwsze, jakby wchodziliśmy zaraz po wykonawcy metra, który zwalniał ten teren też etapowo. Kolejnym naszym problemem w koordynacji byli gestorzy, którzy też przez kilka lat, kiedy było budowane metro na Targówku, nie mogli prowadzić swoich prac, dlatego w zeszłym roku w wakacje był tutaj chociażby potężny remont weoli ciepłociągów, bardzo duży ciepłociąg był przebudowywany w lipcu i w sierpniu ubiegłego roku. My tutaj realizowaliśmy projekt, mając świadomość, że jednocześnie toczy się przebudowa chociażby ulicy Chodeckiej, bo w zeszłym roku też przebudowywana była ulica Chodecka, która bezpośrednio krzyżuje się z Kondratowicza. No i jakby w tyle mamy pętlę autobusową Brudno-Podgrodzie i też zależało nam na tym, żeby jak najszybciej udrożnić tą pętlę, żeby autobusy nie nadkładały kilometrów w drodze do przystanków metra. No bo tutaj jednak cała Białołęka i część Targówka no jest podłączona, ta zielona Białołęka jest podłączona do stacji na ulicy Kondratowicza. I jakby te cele przyświecały nam przy utrudnienia przy kształtowaniu harmonogramu. Ostatecznie w zeszłym roku udało się zrealizować praktycznie większość układu jezdnego plus chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż parku Brudnowskiego. Ten rok to dokończenie układu drogowego. No i budowa ścieżek rowerowych i chodników już głównie po północnej stronie Kondratowicza. Myślę, że to jest projekt taki, w którym jak na koniec wygrani są wszyscy. To jest taka kwintesencja hasła prezydenta Trzaskowskiego Warszawa dla wszystkich, bo z reguły przy projektach drogowych, że komuś coś dać, trzeba komuś zabrać. A tutaj zabieraliśmy pas dzielący jezdnię, który był pozostawiony jako rezerwa pod linię tramwajową. Wszyscy wiemy już dzisiaj, że na Targówku mamy metro. Nie będzie tramwajów wzdłuż ulicy Kondratowicza. W związku z tym ten pas dzielący skonsumowaliśmy na inne potrzeby. Zsunęliśmy jezdnię, wyznaczyliśmy miejsca parkingowe, blisko 180 miejsc parkingowych. Jest sporo zieleni w niektórych miejscach, nawet po trzy szpalery drzew. Jest sporo zieleni niskiej, ponad 150 tysięcy krzewów i byli. Na jesień zostawiliśmy jeszcze 90 drzew do posadzenia, bo układ drogowy kończyliśmy dosłownie w zeszłym tygodniu. Ten tydzień poświęcamy na odbiory. No już za późno byłoby sadzić tak duże drzewa, bo tutaj mamy drzewa, które mają po 7-8 metrów wysokości. Tych drzew po prostu przy temperaturach 20 kilka, 30 kilka stopni się nie sadzi, więc na te 90 drzew musimy poczekać do jesieni. No mamy parklety, mamy ławki, mamy stojaki rowerowe, mamy ścieżki rowerowe po jednej i po drugiej stronie, asfaltowe i chodniki z płyt betonowych. Ja jako mieszkaniec Brudna muszę powiedzieć, że dochodziło tu do wielu zabawnych sytuacji, bo wcześniej ścieżka rowerowa była po jednej stronie, po stronie parku. Chyba tej stronie mniej potrzebnej. I był taki przypadek, gdzie chodnik był asfaltowy, a ścieżka rowerowa była z kostki. W związku z tym część pieszych chodziła po ścieżce rowerowej, a część rowerzystów jeździła po chodniku, sugerując się nawierzchnią jezdni. W tej chwili już jest właściwie, mamy ścieżki rowerowe asfaltowe, chodniki z płyt, problemy dostępności też wszystkie zostały rozwiązane, mamy pasy naprowadzające dla osób niedowidzących, mamy dodatkowe przejścia dla pieszych, też ulica Kondratowicza to była jedna z pierwszych, gdzie ustawialiśmy w Warszawie aktywne przejścia na wysokości Parku Brudnowskiego. Dzisiaj już takiej potrzeby nie ma. Przejścia do Parku Brudnowskiego są w tej chwili dwa. Wszystkie są osygnalizowane, tak więc wyeliminowaliśmy wszystkie miejsca niebezpieczne i poprawiając też estetykę, bo powiem szczerze, że naprawdę jakby ta ulica wygląda bardzo ładnie. Natomiast pytanie o odbiory techniczne, bo mniej więcej od miesiąca już te ścieżki rowerowe były w końcowym stanie, a dostępne są właściwie od kilku dni. To nie do końca tak, bo jednak końcówki tych ścieżek rowerowych były realizowane. W zeszłym tygodniu kładliśmy asfalt na odcinku przy ulicy Łabiszyńskiej, więc w wielu przypadkach te ścieżki rowerowe były pułapką dla rowerzystów, bo
rowerzyści dojeżdżając ścieżkami rowerowymi trafiali na słupy i ściany z wygrodzeń placów budowych. Tego chcieliśmy uniknąć. W tym tygodniu prowadzimy odbiory i jakby mam nadzieję, że w okolicach piątku jakby wprowadzimy już pełną organizację ruchu. Wszystkie elementy wtedy będą dopuszczone do użytkowania i każdy będzie mógł już w 100% korzystać z ulicy Kondratowicza. Pytanie na temat wiaduktów Marewilskiej. Tam faktycznie zakończyła się już przebudowa. Jak to wyglądało mniej więcej? No, ta przebudowa jeszcze się nie zakończyła, bo mamy problem z kawałkiem chodnika. Tutaj bardzo długo czekamy na uzgodnienia z E.ON-em. Te uzgodnienia mieliśmy w trakcie inwestycji. E.ON zmienił zdanie odnośnie rozwiązań energetycznych na tym obiekcie, no bo też trzeba przyznać, że obiekty mostowe to bardzo często są kanały technologiczne dla mediów, między innymi tych dostarczających energię elektryczną. Natomiast tak, no, kilka tygodni przed czasem udało nam się oddać samą jezdnię i ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie, więc to jest rozwiązanie, które na pewno doraźnie jakby rozwiązuje wszystkie problemy mieszkańców okolic. Natomiast sama inwestycja, no tutaj jeszcze chwilę na zakończenie chodnika i mam nadzieję, że wtedy już będziemy mogli powiedzieć, że najgorszy pod względem stanu technicznego obiekt jest w tej chwili najnowszym i najnowocześniejszym. No jeszcze wiadukty po stronie praskiej, trasy łazienkowskiej, ale one niedługo będą. A tu lista jest absolutnie długa. My w tej chwili pracujemy na ulicy Globusowej też. Mamy w planach przebudowę wiaduktu na Białołęckiej. Tutaj też przygotowujemy dokumentację. Czekamy na decyzję środowiskową i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli remontować ten wiadukt. Wiadukt na Agrykoli kończy się przebudowa jego w tym roku. Bardzo wartościowa z wielu względów, nie tylko tych technicznych, ale też i z punktu widzenia infrastruktury rowerowej, bo będziemy mieli kolejny odcinek drogi rowerowej wzdłuż trasy Łazienkowskiej. My sami też realizujemy projekt remontu wiaduktów mostu Poniatowskiego. Tutaj też kilkadziesiąt milionów, 90 milionów na 3 lata, żeby zrealizować wymagania nakazu Inspekcji Nadzoru. Tych pieniędzy chyba nigdy tak dużo nie było w obiektach mostowych, ale one są bardzo, bardzo potrzebne. To przy okazji tam obok był plac na Nadzorzu przy trasie Łazienkowskiej. Jak tam wyglądają prace budowlane? Tam wykonawca na dzień dzisiejszy idzie mocno, mocno przed terminem. Nie chcemy tutaj składać żadnych deklaracji, bo te prace się tak naprawdę dopiero kilka miesięcy temu zaczęły. Termin jest do połowy przyszłego roku, ale jeśli żadnych zaskoczeń nie będzie, może uda się coś z tego terminu urwać. W tej chwili pracuje sztrabak w kilku lokalizacjach, rozbiera przejścia podziemne, które nie będą potrzebne, przebudowywuje platformy przystankowe, rozebrał schody z placu na rozdrożu na trasę Łazienkowską, więc dzieje się bardzo dużo. Za te utrudnienia przepraszamy. Wydaje się, że okres najbardziej optymalny dla tego typu prac, no ale jak zawsze tego typu prace bolą. Czy to nie dało się zrobić trochę lepszego dojścia do przystanków autobusowych, bo dosyć dużo na okrągło trzeba chodzić? No tak, tylko jakby trzeba mieć świadomość, że zjeżdżamy z trasy Łazienkowskiej węzłami bezkolizyjnymi. Tam są kwestie widoczności, kwestie bezpieczeństwa są jednak priorytetem. Wykonawca zrobił to zgodnie z wymaganiami Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. No i my tutaj jakby z tym nie dyskutujemy. Na placu Trzech Krzyży też trwa przebudowa. Słyszałem, że już elementy zielone się pojawiają powoli. Tak, jak wybraliśmy przed wakacjami wykonawcę na prace związane z zazielenianiem, w tym tygodniu wykonawca został wprowadzony w teren. Zieleń niską będziemy mieli na placu w okresie wakacji, natomiast do jesieni oczywiście będziemy czekać z sadzeniem drzew, tam 30 drzew się pojawi, no ale nie przy tych temperaturach, nie w tej porze roku. To jeszcze pytanie na temat linii średnicową, to jest przebudowa dobrana przez PKP pod Alejami Zimskimi. Jak wyglądają uzgodnienia i jak będą wyglądać objazdy w trakcie budowy, czy coś już wiadomo? No to już jest absolutnie pytanie do inwestora i do wykonawcy. Wiemy, że PKP na dzisiaj jeszcze tego wykonawcy nie ma, kończy dokumentację.
Ja absolutnie chcę podkreślić, że jakby ten remont jest priorytetem. My tutaj koordynując wszystkie zadania w mieście i często słyszymy o tym, jak dużo w tym roku dzieje się w mieście, jak dużo jest objazdów, jak dużo utrudnień. No my też jakby nie chcemy kumulować tych zadań z przebudową linii średnicowej, bo linia średnicowa to wiele lat bez Alei Jerozolimskich. To myślę, że musimy mieć świadomość, jak potężna jest to inwestycja i jak potężne będą utrudnienia. Natomiast objazdy i etapowanie tej inwestycji, bo też sobie nie wyobrażam, żeby taka inwestycja powstała w ramach jednego zamachu, jednego etapu, no to będzie już uzgodnienie wykonawcy z inwestorem, no ale przedtem inwestor musi skończyć dokumentację, ogłosić przetarg i tego wykonawcę wybrać, więc jeszcze trochę cierpliwości, odsyłam do PKP w tych sprawach. Tam z kolejarzami współpracuje się dobrze. To jeszcze pytania dwa na koniec na temat elementów mostowych właśnie. Most na Pragę powstaje, czy nie dało się zrobić przejść z góry, górą właśnie nad ciągami jezdnymi po jednej, po drugiej stronie? Myślę, że jakby to pytanie jeszcze na etapie, w którym rozmawialiśmy o koncepcji, rozmawialiśmy o przetargach na wykonawstwo, jakby pojawiało się częściej. W tej chwili już chyba wszyscy mają świadomość, jak praktycznie już połowa tej konstrukcji jest posadowiona na pylonach nad Wisłą. Już widać dzisiaj, jak duża, mimo tego charakteru pieszo-rowerowego, jest to konstrukcja, jakie mamy różnice wysokości pomiędzy wysokością tej konstrukcji nad samą rzeką, a przyczółkami, jakie są spadki. Teraz jak proszę sobie wyobrazić, że po stronie śródmiejskiej musi znowu pan tą konstrukcję wznieść na co najmniej 4,5 metra nad Wisłostradą, bo Wisłostrada jako pas drogowy, no ten pas drogowy 4,5 metra co najmniej wysokości musi być wolny od przeszkód, więc konstrukcja tego mostu zaczynałaby się 4,5 metra nad jezdnią, czyli pieszy byłby mniej więcej około 5 metrów nad jezdnią. Później 5% spadkiem maksymalnie trzeba by było tego pieszego sprowadzić, więc on lądowałby, przepraszam za takie kolokwialne określenie, gdzieś na wysokości ulicy Dobrej. Ja nie wiem, czy to jest rozwiązanie, kogokolwiek satysfakcjonuje. No wiemy, że obok mamy szpital, no nie będziemy wprowadzali pieszych przez szpital na chodnik, więc jakby powstałby naprawdę potworek architektoniczny, bo z jednej strony trzeba by było przeprowadzić część pieszych i rowerzystów przez Wisłostradę, ale z drugiej strony cały czas musielibyśmy ich na bulwary sprowadzić. W związku z tym tutaj trzeba by było potworzyć jakieś ślimaki, konstrukcje przedziwne. No naprawdę robiłoby się z tego dosyć potężne i dosyć chyba jednak niszczące tą przestrzeń zjawisko. Ale przejście dla pieszych będzie gotowe przed ukończeniem nowego mostu? Zobaczymy, bo wykonawca naprawdę stara się na tej budowie, robi wszystko, żeby termin zachować, a być może nawet coś z tego terminu urwać. Sama konstrukcja element po elemencie jakby trafia na plac budowy, tu jest montowana. Natomiast no, musimy pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie stali beton, to są żywice, to są wszystkie substancje, które mają zabezpieczać tą stal tutaj już na miejscu na wiele lat. Jakby żywicowanie czy układanie warstw chemicznych na tym obiekcie, ono wymaga odpowiednich temperatur, odpowiedniej wilgotności i tutaj prawdopodobnie część tych prac będzie realizowana na wiosnę. Wykonawca przejścia dla pieszych ma 180 dni od podpisania umowy na zaprojektowanie i wykonanie. Zakładamy, że w przyszłym roku to przejście powstanie. Czy uda się to zgrać w czasie? Trudno mi powiedzieć, ale założenie było takie, by most był elementem kształtującym tą przestrzeń na nowo, bo z tyłu jeszcze całego tego procesu dzieje się przebudowa ulicy Okrzei. Tutaj przygotowujemy dokumentację. Ta dokumentacja też mam nadzieję w przyszłym roku zostanie ukończona i będziemy prowadzić realne prace i ten most zacznie oddziaływać i na Powiśle, i na praską stronę. Czy ostatecznie
uda się te dwa zadania zgrać w tym samym czasie. Na dzisiaj tego, na to pytanie nie odpowiem, ale nawet jeśli to będzie 2-3 miesiące później, myślę, że nie będzie to stanowić jakiegoś większego problemu. Na koniec pytanie, Vetturillo już się dobrze doskręciło w tym nowym sezonie i jak przyjął się nowy system? Mogę powiedzieć jako użytkownik, świetnie, ja wróciłem do Vetturillo, bo w zeszłym roku faktycznie już te rowery były tak bardzo wyjechane, że część podróży nie stanowiła większej przyjemności dla użytkowników. Teraz te rowery są nowe. Ewidentnie gratka trafienie na rower elektryczny, który sam jedzie. Więc jakby muszę powiedzieć, że naprawdę ten system dzisiaj działa tak, jak chcielibyśmy, żeby działał. Ja od razu powiem, że widać też to w statystykach, bo dzisiaj mimo, że system jest zdecydowanie mniejszy, jeśli chodzi o ilość rowerów w stosunku do zeszłorocznego, bo przypomnę, że jednak mamy około 60% rowerów, to wyniki są wyższe niż w zeszłym roku. 20 kilka tysięcy wypożyczeń dziennie nie jest już jakimś wydarzeniem. Zdarzają się dni, w których mamy po 30 tysięcy wypożyczeń. I jakby widać, że system działa, jest potrzebny i ma sens. Dziękuję bardzo. Dzięki.